Zobaczcie, na światła w Szwajcarii są w poziomie. Trzymaj się lewej, potem trzymaj się prawej. I zaczęły się prawdziwe góry. Zatrzymaliśmy się. Są serpentyny, ciągle wjeżdżam pod górkę z przyczepą, jest ciężko, ale jakoś na jedynce i dwójce daję radę. W dole krowy z dzwonami. Jest fajnie. Prawdziwe Alpy. A to? Dzwoneczki. A to? Kozy. No to jesteśmy w Alpach i będziemy dzisiaj nocować, proszę Państwa, na polu. Zapytaliśmy tutaj takiej miłej pani rolnik, która tutaj mieszka, czy możemy się pod jej jakby gospodarstwem zatrzymać i przespać, ale ona powiedziała, że ona ma fajne miejsce, bo tam za blisko szosy i poprowadziła nas samochodem, poprowadziła nas tutaj właśnie w to miejsce i powiedziała, że tutaj możemy spać na jej działce za darmo. Także pod laskiem, w sąsiedztwie pięknych gór, rozbijamy się tutaj. Jest tylko jeden problem. Tutaj jest ogromne mrowisko i boimy się, że te mrówki w nocy mogą nam wejść tutaj do przyczepy, więc troszeczkę odjadę. Może się uda jeszcze z 5 metrów do przodu. Więc śpimy dzisiaj w takiej lokalizacji. Oto, proszę bardzo. I jest godzina 22. Dzieci zasypiają. I Szymuś też zasypia, to znaczy nie zasypia, ale byśmy bardzo chcieli. Nie, Szymek? Tutaj, bo może... Tak. Tutaj mu kładziemy, żeby się w nocy nie walnął. No, no to dobranoc wszystkim, do jutra. Witajcie w 10 dniu naszej podróży. Jak widzieliście na ujęciach, w nocy mieliśmy 15 stopni. Na dworze było 8,8, o ile pamiętam. I włączyłem piecyk na minimum. I temperatura skoczyła po 4 godzinach do 20 stopni. Także teraz już duszno w przyczepie. Wyłączyłem piecyk i po prostu mamy ciepło. W górach, na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, jest tak, śpi się całkiem fajnie, nie ma tu jakiegoś większego ciśnienia, nas głowy nie bolą. To co, słoneczko wstaje właśnie tam. Ja mam nieodpartą pokusę zdronowania tej okolicy.
Jak widzieliście na dronie, odwiedził nas syn tutaj gospodyni. Chciał zapytać, co i jak, czy fajnie się spało, a ja sobie włączyłem na dronie funkcję powrót do domu, return to home. I jak zauważyliście, dron leciał na to drzewo. Prawie bym stracił drona, gdybym nie nacisnął pauzy w ostatnim momencie. Wystartowałem z tej ławeczki, więc myślałem, że po prostu tędy sobie ładnie wyląduje, ale jednak ta funkcja ma też błędy i nie ląduje dron w tym samym miejscu, co startuje. Czasami jest to kilka metrów w prawo lub w lewo, także można stracić drona. Pamiętajcie o tym, jeżeli latacie swoimi dronami. A tak przy okazji pokażę Wam, jak relaksują się Szwajcarzy w wolnych chwilach. Tutaj mają takie poletko, tutaj sobie uprawiają coś. Tutaj mają miejsce na ognisko. Z palet mają zrobiony taki podest, tutaj sobie jedzą pewnie, tutaj też mają jakieś palety z krzesłami i tak sobie tutaj chodzą i tak sobie odpoczywają. Swoją drogą fajna huba. A tutaj jest jeszcze taki kemping na kółkach, można powiedzieć, że to jest kemping, bo ma wejście, ma tutaj okno, także tam pewnie też coś mają fajnego, jakieś zaplecze. A sąsiad z kolei ma taki stolik i takie ławeczki porobione właśnie z tej ławeczki, jak mówię, startowałem. Także tak sobie w górach siedzą i patrzą sobie na piękne krajobrazy, popijając piwko i jedząc kiełbasę. W podziękowaniu dla miłych Państwa zrobiliśmy taką szybką laureczkę i zostawimy tutaj, żeby sprawić uśmiech na ich twarzach. Zobaczcie, tutaj mamy krowy z dzwoneczkami. Jak to pięknie słychać. I dzieci patrzące na krowy wyglądają tak. Krowy patrzą na dzieci, dzieci patrzą na krowy. Mleczko ma, tata mleczko. Mleczko ma, no. Ona jeszcze w piżamach, bo musieliśmy wcześniej wyjechać. Nie zdążyliśmy ich ubrać. Mleczko ma, takie małe, bo to są jeszcze jałówki. Dzieci chciały, żebym pogłaskał taką krówkę. Fajne. Chodź, Mucia. Fajne. I nakarmiam. Nie, one same się karmią. Kasia idzie na zakupy, tam jest parking podziemny, więc muszę zostawić zestaw tutaj. Tutaj w Szwajcarii jest taki sklep, bardzo popularny, Coop. Idziemy zobaczyć tam. Tam jest napisane 2,10 metra, więc ja bym się nie zmieścił, bo mam 2,5. Wiecie, co nas zastanawia? Bo jest poniedziałek, godzina 9, a wszystko jest pozamykane. Tutaj jest napisane Montag 8 do 18.30, ale i tak jest wszystko pozamykane. Chyba, że mają jakieś święto. Dzisiaj jest 21 maj. Jak wiecie, czy Szwajcaria obchodzi jakieś święto 21 maja, to napiszcie. No niestety, okazuje się, że dzisiaj jest zamknięty ten sklep. Będziemy szukać następnego. I przybiegliśmy jeszcze na taką wystawę zobaczyć. I tu jest jajo strusia. Tak wygląda jajko strusia. A to? Mama! A to? O, to jajko? Tam to też jest jajko strusia. Mama!
Chodzimy sobie uliczkami Szwajcarii i zwiedzamy. Tu jest taki piękny kościół z taką szpicą fajną. Są ślimaki. Kasia właśnie wróciła z poszukiwań. Nie ma piekarni, nie? Szukamy piekarni. Jakiś pan szedł ze świeżutkim pieczywem, ale nie wiemy, gdzie to jest. A przy kościele pełno ludzi, więc chyba dzisiaj jakieś święto kościelne. Nadia znalazła skorupkę jakiegoś ptaszka. Zielona. Zielona. Powiem wam, że ta podróż jest świetna. Tutaj dzieci same proszą, żeby dać im jeść. Właśnie nam powiedziały, że są tak głodne, że chcą śniadanie. W domu było tak, że my prosiliśmy je, żeby coś zjadły, bo to takie niejadki są. Tutaj jest całkiem inaczej, więc zostawiamy tutaj auto. I tak tutaj nikt nie jeździ, bo jest ewidentnie jakieś święto, więc zjemy sobie tutaj jajecznicę. Dzisiaj nasze śniadanie jest bardzo ubogie, ponieważ mamy bardzo mało chleba. Ostatnia piętka i kromka dla Nadii, którą już zjadła. I dwa takie krążki. Jeden zje Kasia, a po połówce Ania i Szymuś. Także dzisiaj miało być pieczywo, nie ma pieczywa. Jesteśmy na stacji Avia i kupiliśmy winietę na autostradę szwajcarską. Kosztowała 40 franków szwajcarskich. Jak już Kasia mówiła, kupiliśmy winietę, nakleiłem ją w tym miejscu. Powiem wam, że to była chyba najlepsza inwestycja, jaką poczyniłem tutaj w Szwajcarii, bo jechać przez te wszystkie góry zwykłą krajówką to by był jakiś koszmar. Ja tutaj próbowałem przejechać bez autostrad kawałek jeszcze tu na tych nizinach, no to było trudno, a dopiero tutaj na tych ostrych górach, na tych wysokich górach, to jest katastrofa. Także jest dobrze. Jedziemy teraz przez Włochy. Zmieniłem trochę plany. Mieliśmy przez Francję jechać, ale jedziemy przez Włochy i będziemy od włoskiego wybrzeża już jechać przy Morzu Śródziemnym. Także do zobaczenia następnym razem. Pokażę wam jeszcze moją lokalizację. Tak to wygląda. Już Nadinka ci odpowiadam. Uri. Jakaś miejscowość Uri. Jesteśmy na szwajcarskiej stacji paliw na autostradzie i będziemy tankować. Pewni Polacy na parkingu w Niemczech powiedzieli, żeby do Włoch wjechać zatankowany. Żebym wjechał zatankowany. Diesel Tech. A, umiesz się odpinać, no to niedobrze. Idź, Nadinka, siadaj tam. Zaraz zobaczymy. Franki, 1,89 za litr we frankach. Stanąłem ze złej strony, ale jakoś może się uda zatankować. I zapłaciłem 65 franków za 34 litry. Dobra, będziemy sikać zaraz. Stacja Egip w Szwajcarii nazywa się Eni. I zapłaciłem za to paliwo 65 franków i od razu przeliczyło mi na polskie złotówki. Tutaj mamy PLN 243 zł.
Nie wiem, po jakim kursie to przeliczyło. Pewnie tu gdzieś jest napisane, ale nie chce mi się sprawdzać. Stoimy tutaj i robimy sobie dłuższą przerwę. Zjemy sobie jakąś kolacyjkę. Nie wiem, która godzina nawet. Wszystko mi się pomieszało. Jeszcze z Polski mamy tuńczyka w oleju, więc sobie zjemy. Kasia kupiła tutaj chleb. Ile Kasia dałaś za ten chleb? 3,55 euro. 3,55 franka. Euro. A, w cenę w euro. No to można sobie przeliczyć, to ile gdzieś? Około 12 zł za chleb. Zobaczcie jeszcze, jaki ten chleb jest mały. Lizak za 1 euro. Czyli 2 euro. I Szymuś 3 euro. Jeśli chodzi o wodę, to na tej stacji nabiera się ją bezpośrednio przy dystrybutorach paliwa. To jest dystrybutor. Tutaj jest fajny kranik, więc sobie podkładam baniak i nalewam. Rozpadało się. Taka fajna pogoda była i nagle przyszedł deszcz. I leje deszcz. Ale powiem wam, że problemu z wodą raczej nie ma. Na większych stacjach zawsze można napełnić. Tak jak mi rok temu pisaliście w komentarzach, żebym się w Europie nie przejmował, tak się już nie przejmuję z wodą. Zawsze jest po prostu... Chcę powiedzieć, że o wodę jest po prostu łatwo. Zawsze można napełnić sobie baniak. Gorzej jest właśnie z gazem, bo nie mogę teraz gazu znaleźć. Gdzieś tam po prostu nam już się kończy ten gaz i trzeba będzie go dotankować. I jedziemy dalej. Pokażę wam, gdzie jesteśmy. Mniej więcej w górach. W Alpach. Jesteśmy gdzieś na środku Alp. Zatrzymałem się tutaj na tym parkingu, ponieważ on jest przystosowany do kamperów. Zobaczcie, tutaj jest taka wylewnia. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo, ale tu się spuszcza szarą wodę. Ja sobie przyniosłem taką szarą wodę i sobie ją tutaj spuszczę. Oczywiście to jest do kamperów, ale ja też tutaj mogę, nie? Chyba. Także tak to wygląda. Jak będę miał kampera, to na takim czymś będę stawał. I tutaj mamy wodę czystą, a tu chyba brudną. Nie wiem, tu się chyba siuśki i kubki wylewa. Ten parking znajduje się w takiej lokalizacji. Jak widzicie, jest jeszcze fajna spłuczka. Tu się naciska i można spłukać. Fajowe.
Ponieważ nie wzięliśmy dużo zabawek, dzieci są bardzo kreatywne. Wymyślają sobie różne zabawy. A Nadia wyciera mi naczynia. Ja myję, a ona mi wyciera. To jest wspaniała. To jest szkoła życia i przetrwania, naprawdę. Tu już pościerałem. O, te Nadia możesz powycierać. Proszę, te są wilgotne. Możesz powycierać. Za nami pozostawiamy Alpy, przed nami zaczynają się Włochy i od razu czuć już taki inny klimat, taki gorący, naprawdę słońce wyszło, jest 22 stopnie na dworze, tam było chyba z 15, jak lało, także zaczyna się ciekawie. Witam ponownie, właśnie wjeżdżamy do Włoszech. Za 6 km jest granica i ja kupiłem taką oto taki kwadrat na rowery, ponieważ słyszałem, że jest on wymagany we Włoszech. On kosztował 16,90 franka. Taka dykta, będę musiał to zamontować po prostu na rowery. No wystraszyłem się tego, bo tutaj wszyscy właśnie z tym jeżdżą, tylko ja tego nie miałem, więc nie chcę mandatu dostać, nie? Także zaraz to zamontuję. No a dostałem to na stacji BP, także bez problemu można to kupić. Na szczęście z domu wziąłem takie dwie gumki, także na to sobie zamontuję. Idę z tym. Dobra. Jak nie odleci, to będzie dobrze. A jak odleci, to się kupi drugie. Jedziemy do Włoch. I wjeżdżamy do Włoch. Juhu, Włochy! Kolejna granica! Italia, ile mamy? 50 w miastach, 90 poza miastem, 110 na autostradach i... 110 na drogach dwupasmowych i 130 na autostradach.